Witam w kolejnym filmiku. Tym razem spróbuję nagrać to, co wczoraj nie udało mi się nagrać wersji taką, takiej, jaką chciałam. Niestety nagrywałam na prawie rozładowanym telefonie i po prostu nagrało się owszem wszystko od A do Z, ale no widoczność raczej jest znikoma. Co w przypadku filmików o matkach no, jest trochę no, małe i duże nieporozumienie. Wymyśliłam pewnego rodzaju taki projekt. Dam niektórym osobom znać o tym, że może będą chciały właśnie też coś takiego nagrać. W zasadzie to wymyśliłam dwa projekty, z czego chyba tak biorąc pod uwagę czas, jeszcze mi się zostało. Jeden nagram dzisiaj, a drugi prawdopodobnie za jakiś czas. To jest taki projekt, którym ja się chcę chętnie podzielić. Poza tym też fajnie, bo jakby inne osoby nagrały, bo to jest myślę, że też fajne informacje można uzyskać dzięki tym filmikom. Taki potencjalny po prostu widz odbiorca. Jeżeli chodzi o pierwszy filmik, to jest to filmik odnośnie, to jest w cudzysłowie taki tak pomadkowy, tak w cudzysłowie, ponieważ tego słowa nie lubię, raczej staram się go unikać, więc pewnego rodzaju projekt, który się składa z trzech elementów, z trzech takich podstawowych części, które zaraz przedstawię. I to jest taka, może powiedzieć, to jest efekt inspiracji innym filmikiem, w sensie innym w cudzysłowie tagiem, mianowicie mój wymarzony Beauty Box. I to jest pewnego rodzaju odpowiedź na to, ale taka już ukierunkowana. Tam jest ogólnie i kolorówka, i pielęgnacja. Tutaj będzie tylko kolorówka, ale to też ukierunkowania na jeden konkretny element, mianowicie na produkty do ust. I na czym to polega? Tu nie chodzi o to, żebym, nie wiem, pokazywała moje ulubione pomadki MAC-a, czy nie wiem, pomadkę z Guerlain, którą bardzo lubię, tylko chodzi o to, żeby w pierwszej części pokazać produkty. Nie ma jakiejś określonej ilości, ale powiedzmy z minimum 3, a maksymalnie tyle, jak ktoś chce. Produkty drogeryjne, czyli w cenach bardzo niskie, które są naprawdę bardzo dobrej jakości. I tutaj nie chodzi o konkretnie pokazanie jakiejś serii jednej, tylko o pokazanie konkretnej sztuki, czyli mamy jakiś kolor w swojej kolekcji, konkretnie ten chcemy z danej serii polecić, czy też od razu pokazywanie koloru. To może być po prostu tak naprawdę wybranie tego produktu z różnych powodów. Może tak naprawdę chodzi głównie tylko o kolor, ale może ogólnie o wszystko. Kolor, o estetykę całej pomadki, o kwestie aplikacji, kwestie utrzymywania, trwałości itd. Tak naprawdę różne kwestie właśnie o polecenie. Druga część to wybrać jeden produkt, już taki niedrogi, tylko właśnie droższy, ale zdecydowanie wart swojej ceny, ale jeden wybrać i uzasadnić, dlaczego akurat ten. Oraz trzecia część to jest wybranie jednego produktu do pielęgnacji ust, jakiś taki ulubieniec pielęgnacyjny do ust. I również dlaczego. Zacznę może od tej pierwszej części, czyli jakiej ja polecam pomadki drogeryjne. Powiem tak, ja mam bardzo dużo pomadek. W zasadzie tutaj mogę zaprezentować, czym kiedyś robiłam. Trzymam sobie w takim pudełku no, trochę tego. Nie wiem, czy widać jest. To i tak nie są wszystkie, ale większość jest tutaj zebrana. Ja niespecjalnie lubię błyszczyki, natomiast jeżeli chodzi o pomadki, to jestem ogromną fanką. To nie jest tylko jeden wyłącznie ulubiony element kolorówki, ale to jest naprawdę coś takiego, co mnie faktycznie okresami bardzo uzależnia. I jakie produkty chciałabym polecić? Jak wiadomo, wczoraj nagrałam ten film, więc w zasadzie już mam wybrane produkty, ale zaraz sobie je wybiorę jeszcze raz i właśnie będę chciała polecić. Zastanawiam się, od czego zacząć. Trochę namotałam. Nie wiem, czy wszystko mam. Zacznę może od serii, którą po prostu uwielbiam, jeżeli chodzi o takie niedrogie pomadki, bo to są pomadki, które kosztują w granicach poniżej 10 zł na Allegro. To jest seria Velvet Matte Golden Rose. Przede wszystkim te pomadki są niesamowicie komfortowe i w aplikacji, i w noszeniu. Nie przesuszają ust, chociaż mają takie właśnie szlachetne, matowe wykończenie, ale nie takie suche, toporne. Dodatkowo właśnie są niesamowicie napigmentowane. I powinnam wybrać jeden kolor. I wczoraj, jak dobrze pamiętam, wybrałam to cudne bordo. To jest kolor 20. I to jest mój pierwszy typ, który zdecydowanie polecam. No, przecudowne bordo, takie szlachetne, jesienne, takie wieczorowe. Chociaż ja bordo uwielbiam ogólnie, więc to nie chodzi tylko, że dla mnie wieczorowo. Ale zdecydowałam się, że polecę jeszcze inną pomadkę. Ogólnie ja mam bardzo dużo pomadek z Golden Rose. Ale nie będę ich wszystkie pokazywała, bo tu chodzi bardziej o pokazanie jakiejś konkretnej. Chciałam tak zrobić, że z danej marki jeden taki element po prostu. Ale zdecydowałam się, że wyjątkowo z Golden Rose pokażę jeszcze drugi. I to jest kolor 02. To jest taki piękny róż, taki nude.
taki przelepany tak bardzo chłodnymi odcieniami. I on jest dla mnie taki trochę vintage, taki przybrudzony ten róż. I również to jest taka świetna kremowa formuła, długotrwała, ale nie jest takie suche na ustach. Bardzo ładny kolor i w ogóle zamawiałam kiedyś pomadkę z tej serii, z Rimmela, z tej fioletowej. Nie pamiętam numerku, ale nazwa Vintage Pink. I on tak na słuchach właśnie wyglądał tak szlachetnie, takim brudnym różem. I mam tą pomadkę zamówioną, niestety nawet nie wiem, gdzie ona już teraz jest, ale... Przepraszam, cały czas dusi mnie kaszel. Ale to chciałam powiedzieć, ta pomadka przede wszystkim nie ma takiego szlachetnego wykończenia, bo ma bardziej takie świetliste, takie promienne, nawilżające, a poza tym przez to też szybciej znika. Ale też ma dużo, bardzo tych, ta Vintage Pink ma dużo tonów chłodnych. Mam wrażenie, że trochę zbyt długo, tak trochę może wyglądać chora na ustach. Natomiast ten kolor jest taki właśnie, ma tą domieszkę koloru takiego właśnie chłodnego, jagodowego, ale ta domieszka jest tak mała, że po prostu nie powoduje to jakiegoś takiego, taki złego odbioru tego zapachu, tak. Po prostu kolor jest przecudowny. Więc to jeżeli chodzi o Golden Rose. Co dalej? Z tej serii fioletowej mam kilka pomadek, ale zdecydowanie chcę za kolor, za przecudowny kolor polecić ten cudny fuksjowo-majnowy kolor. Jak widać, zużycie jest dosyć duże, bo pomadek mam ponad 80, więc aż tak nie zużywam ich bardzo szybko. Ale tą namiętnie używałam jeszcze po zakupie, później mi trochę przeszło. Ma przepiękny, intensywny kolor, dużo komplementów dostałam z tą pomadkę, ale jest taka bardzo kremowa, nawilżająca, więc no... Wiem, że potrafi się rozjeżdżać w ciągu dnia trochę. Mi osobiście akurat takie coś nie miało miejsca, ale myślę, że trzeba uważać. Wiem, że telefon i nie tylko telefon, widziałam w różnych filmikach, strasznie jest przekłamowany ten odcień. Nie wiem czemu, te wszelkie urządzenia strasznie ocieplają i wygląda ten kolor na czerwony. Kiedyś miałam w jakimś filmiku tą pomadkę, też było pytanie, co to za pomadka, że taka piękna czerwona, a tak naprawdę ta pomadka w ogóle nie jest czerwona, ona jest właśnie taka malinowo-fuksjowa, więc no, nie wiem czemu, ale tak naprawdę przekłamuje ten kolor. Może zrobię też tak, że wstawię jakiś film później ze zdjęciami tych pomadek na usta, bo te zdjęcia jakoś bardziej trochę później będą dodawały ten kolor. Zdecydowanie polecam, tak jak tamte mówię, kosztują w granicach 8-9, no, chyba na stoisku filmowym trochę więcej. Te z Rimmela można utrafić, no nie wiem, w granicach 6-8 zł na Eglamour, często są wysyłki za złotówkę, więc naprawdę warto. Ja też zresztą wszystkie moje te pomadki rimmelowskie fioletowe mam stamtąd, bo nawet jak się kupi je na promocjach typu w Rossmanie minus 50%, to i tak to na Eglamour wychodzi taniej, więc tak. I zdecydowanie polecam ten kolor 360 Asi One Victoria, czyli Golden Rose 20 Bordeaux, 0,2 ten taki nude róż, a Asi One Victoria to jest z Rimmela. A propos takich intensywnych, fuksowych kolorów, to chciałabym polecić serię z Essence. One kosztują normalnie chyba około 11 zł, czyli na tych promocjach często to około 6 zł. Świetna formuła, również taki komfort aplikacji, bardzo ładnie wyglądają. To jest pomadka numer 12. Ona ma dosyć podobny kolor, ale mam wrażenie, że jest mniej napigmentowana, ale bardzo ładnie wygląda na ustach. Jest też mniej taka kremowa, mniej świetlista, więc przypuszczam, że z trwałością tutaj, jak będzie próbowanie, to wydaje mi się, że może wypaść lepiej. Co dalej? Z L'Oreala chciałabym polecić taką serię, to jest Color Rich i to jest taka dawna seria. I te pomadki na Allegro można utrafić w granicach, nie wiem, 8-10 zł. Ja mam w sumie miałam 4 kolory. One są wszystkie w takich kolorach różo, nudo, trochę momentami domieszka jakiegoś bordo, domieszka brązu. I one są z tym serum przeciwzmarszczkowym. Tu nawet nie chodzi o to, czy wierzymy, czy nie wierzymy, że to działa. To jest ten taki fragment po środku. Ale one są niesamowicie takie pielęgnacyjne i bardzo fajne. Też mi się czasami sprawdzało pod inne pomadki, to taka baza. No i taka też jako sama pomadka, żeby tak po prostu ładnie usta wyglądały, ładnie wyglądały na wypielęgnowane i... I one też właśnie takie pielęgnuje. To jest kolorek 201 Blushing Bouquet. To na Allegro właśnie są tak tanio. I on to jest taki róż, taki powiedziałabym też nudo, ale tu widać teraz różnicę, że ten jest dużo chłodniejszy niż ten. Ten jest dużo cieplejszy. Osobiście bardzo lubię, wszystkie mi te kolory podpasowały. Jedną sprezentowałam mamie, ale wszystkie są naprawdę super. Co dalej? Ingrid. W ogóle mam tylko dwa kosmetyki z Ingrid. Mam cień do powiek, bo wyglądał na taki śliczny kolor, ale niestety jest
tragiczny, ale zakupiłam w Ingrid za to jakieś grosze, nie wiem, 5-6 zł, pomadkę o numerku 290, przede wszystkim za przecudny kolor. To jest dużo tonów, bardzo dużo tonów brzoskwiniowych. Kiedyś sobie upatrzyłam taką pomadkę z Lili Lolo. Gdzieś tu znajdę moje z Lili Lolo, żeby pokazać, jak one wyglądają. No nic, myślałam, że znajdę, ale nie znajdę. Kupowałam wtedy różne kosmetyki z Lili Lolo, między innymi pomadki. Zakupiłam dwie, niestety tą, na którą najbardziej liczyłam, którą najbardziej chciałam poznać pod kątem pewnego swatchu, który widziałam, to właśnie Intense Crush. Nie było wtedy, była wyprzedana i właśnie na swatcha, i to jedna dziewczyna podkreślała, że naprawdę kolor jest idealnie oddany, to był właśnie taki kolor. I długo szukałam takiej pomadki i to jest właśnie ten kolor z Ingrid. 290. Pomoc sobie dużo takich tonów ciepłych, pomarańczowych wręcz, tonów koralowych. Ale mi się kaszel. Naprawdę zdecydowanie polecam, zresztą są często te akcje w Hebe, nie w Hebe. I tam chyba jest też Ingrid, więc naprawdę można ją kupić za jakieś parę złotych, więc świetny wybór. Nosiłam ją, bardzo ładnie wygląda na ustach. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Następnie jest Maybelline. Chciałabym polecić pomadkę Pleasure My Red 547. To jest jedna z moich pierwszych czerwonych pomadek. To jest przepiękna, głęboka, taka klasyczna czerwień z takimi tonami chłodnymi. Taka bardzo, bym powiedziała, taka szlachetna. Tutaj. I ten kolor, ja mam pomadkę z MAC-a Russian Red, one są naprawdę bardzo zbliżone. Zresztą ta pomadka też ma dosyć takie matowe wykończenie. Więc tą pomadkę zdecydowanie polecam. Ona z tych wszystkich moich polecanych wyjdzie najdrożej, bo te wszystkie, tak jak mówiłam, do 10 zł, ta pewnie drożej wyjdzie, więc warto na tych promocjach, jak na przykład teraz będzie w Rossmanie. Ale powiem tak, to jest jedna z moich ulubionych czerwień, ta pomadka jest po prostu przecudowna. I tak jak mówię, nie wiem, czy teraz znajdę tą z MAC-a. O, Russian Red. One tak nie wyglądają może identycznie, ale widać naprawdę. Ja zrobię filmik w ogóle o zamiennikach tej pomadki MAC Russian Red. I właśnie tam jest między innymi ta pomadka właśnie z Maybelline, ale również też taka inna, śmiesznie tania, za parę złotych pomadka, która też ma właśnie prawie identyczny kolor. Tak, i jeszcze chciałam pokazać jedną pomadkę. Miałam jeszcze o! Znalazłam. To jest w zasadzie pomadka, od której wczoraj zaczęłam. Trochę inną kolejność zrobiłam teraz. Pomadka również z Maybelline, to jest seria 14 godzin. Na kolorek jest Ultimate Blush, to jest 180. Można ją też utrafić na Glamour w jakichś bardzo niskich cenach. To jest pomadka, którą widać zużycie. Ja ją praktycznie całą zużyłam. Tak ją po prostu namiętnie używałam. Ona ma taki bardzo ładny dziewczęcy róż. I jeżeli oczy mam mocniej umalowane, to właśnie wybieram jakieś takie jaśniejsze pomadki. I to był faktycznie mój ulubień. Przede wszystkim tego, że ta pomadka przepięknie wygląda. Ma fenomenalną trwałość. Naprawdę ją po prostu ciężko. Ona się nie zjada. Ona po prostu wytrzymuje jedzenie, picie. Więc jest naprawdę doskonała pod tym kątem. Ma też fajny zapach. Ja osobiście, chociaż jestem dużo fanów zapachu pomadek MAC-a, ja nie lubię tego zapachu. Liczę, że kiedyś zmienią ten zapach, bo dla mnie on jest taki dosyć... on pachnie jak cukier waniliowy, ale bardzo sztucznie. Natomiast zapach tej pomadki mi odpowiada. On jest taki trochę jak guma rozpuszczalna malinowa. Mamba, mało mam. Więc fajnie to wygląda. W ogóle ta seria jest rewelacyjna. I co jeszcze tutaj chciałam pokazać? No wiem już, co chciałam pokazać, tylko chyba nie znajdę teraz. Chciałam pokazać taką pewną pomadkę. Już nie chcę się nauczyć nachylać, ale może tak sobie już znajdę. Belle Hypoallergenic. Zwłaszcza, że teraz będzie ta akcja promocyjna w Rossmanie, więc naprawdę warto zapolować. Tylko patrzę po wszystkich. O, mam. Jest w takim metalowym, srebrnym opakowaniu. Kolorek jest 04 z tej właśnie serii Belle Hypoallergenic. I ona jest po prostu intensywnie pomarańczowa pomadka. Tutaj pokażę przy tym Intense Crush, że ona ma takich więcej tonów chłodniejszych i jest bardziej też taka intensywniejsza, mocniejsza, ciemniejsza. Świetny kolor. I w ogóle te pomadki z Belle mi się strasznie podobają i
Może się skuszę na jakąś jedną, nie wiem. W każdym bądź razie, jak widać, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Moje typy do Beauty Boxa to jest 9 typów. Z czego 8 pomadek to jest w granicach do 10 zł. Jedna z najdroższa to będzie ta z Maybelline. Jeżeli chodzi o serię Belle Hip Allergenic, nie wiem, ile dokładnie kosztuje normalnie, ale na tych promocjach minus 50%, to myślę, że w granicach około 10 zł spokojnie można utrafić. Jeżeli chodzi o produkt drogi do ust, czyli druga część projektu, który zdecydowanie polecam, to polecam ten produkt. To jest Too Faced Ten Tint Color Bomb. Ja mam ten kolor Bigger Berry, tak się nazywa, to jest ten najciemniejszy. To jest tak w kredce. To jest bardzo ważne, żeby go bezbłędnie zaaplikować. Na otwartych ustach poczekać, aż on zaschnie. I wtedy właśnie on się tak wyżera w usta. I to jest produkt po prostu całodniowy. Można jeść, pić, nic po prostu się nie dzieje. I właśnie polecam go za to, że on faktycznie jest po prostu produktem długotrwałym. I po prostu naprawdę nie zostawia śladów na szklankach, jak pijemy. Tylko bardzo ważne, ja mam ten ciemny kolor, tutaj aplikacja z konturówką i właśnie aplikacja bezbłędna, bo wszelkie jakieś błędy to po prostu ciężko to zmodyfikować. Ja o tym produkcie mówiłam też w filmiku odnośnie Borda w kosmetykach, to przed chwilą nagrałam, dograłam to, co się nie udało nagrać wczoraj. No to jest taki produkt, który naprawdę wytrzymuje cały dzień. I jeżeli chodzi o trzecią projektu, jeden z moich ulubieńców do pielęgnacji ust to jest L'Oreal Rose on Balm. Taka pomadko balsam do ust. On jest trochę, o, widać też zużycie po prostu prawie całe. To jest produkt na pewno, który zużyję, który pewnie z czasem dokupię nowy. Ma również taki zapach owocowo, taki trochę a la guma do rzucia. O, już jestem cała w pomadkach. Fajnie pielęgnuje, fajnie jako sam po prostu na noc, czy tak po prostu jak nie chcemy żadnej pomadki. Fajnie też jako taka baza pod inne pomadki. Jest trochę ta końcówka u mnie wybrudzona, z tego względu, że właśnie zdarzyło mi się też malować na pomadkę jakąś, jako taką właśnie trochę zmodyfikowanie tego efektu takiego, wykończenia. Ale ogólnie, jak widać, ona tutaj wygląda, że trochę barwia, ona typowo jest taka bezbarwna, ale taka właśnie podkreślająca naturalny kolor ust. Tak. Do opisu, chociaż nie wiem, czy mi się to zmieści jako obraz, może jako komentarz, dam oczywiście wszystkie numerki tych pomadek. Jak widać, dużo jest faktycznie w ciemnych kolorach. To też dlatego, że ja faktycznie mam bardzo dużo ciemnych pomadek, ale to też nie jest powiedziane, że tylko takie. Może pewnie tutaj mogłam pokazać jeszcze jedną serię. Tak patrzę, czy... O, pokażę przy okazji. To jest ten drugi kolor, który ja jeszcze mam z tego właśnie Too Faced Color Bomb. Ja mam kolor Eastwood Red. Ładna czarna, trochę taka przygaszona czerwień. Ale są też jasne kolory. Tylko ogólnie ciężko, żeby to utrafić. Too Faced weszło do Sephora, ale nie wiem, czy te produkty weszły. Ale myślę, że gdzieś ta granica pewnie da radę, jak ktoś miał okazję utrafić. Z takich jasnych pomadek, które ja bardzo lubię, lubię te pomadki Belle. Z tej serii klasycznej w sumie kupowałam. Mam dużą. Mam 130, mam chyba 03, 04, 05. One nie są długotrwałe, ale one są fajne, jeżeli mamy mocniejszy makijaż oczu właśnie i takie właśnie ładne wykończenie ust. Chcemy mieć tutaj na przykład ten kolor, taki ładny róż. One są takie, nie są suche, ale też nie są jakoś bardzo świecące, takie dosyć, powiedziałabym, satynowe. To jest tutaj różowy kolor. Tak. A propos pomadek, jakby kogoś interesował ten temat, to chyba stworzyłam playlistę u siebie pomadkową, tam jest między innymi kolekcji perfum, jest trochę odnośnie cyklu pomadkowego, chyba moje ulubione, nie wiem czy moje ulubione, ale chyba takie jakieś tam coś odnośnie czerwonych pomadek było, chyba była też recenzja pomadki z Golden Rose. Chyba też była seria okazje pomadkowe, bo tak jak powiedziałam, naprawdę warto sprawdzać pomadki, zwłaszcza takich firm jak Maybelline czy Rimmel, w perfumeriach internetowych, chociażby Glamour. Naprawdę tam dużo pomadek zakupiłam i naprawdę świetne ceny. Bo tak jak mówię, ta seria fioletowa z Rimmela można utrafić za tak 6, 7, 8 zł. I ja mam w sumie 4 kolory. Właśnie ten pokazywany As You Want Victoria 360. Tak jeszcze na szybko mogę pokazać, jak kogoś interesowała. Mam 180, o, mam tutaj akurat ten Vintage Pink, o. Dla porównania zrobię. Vintage Pink właśnie myślałam, że będzie takim różem, jak się okazało, to Golden Rose, co mówiłam. A zrobię taki cienki swatch tuż przy nim. Widać, że on jest trochę ciemniejszy, ale przede wszystkim jest taki bardziej jagodowy. Tak.
tej serii fioletowej jeszcze mam w sumie 4 pomadki. Mam 630 Color Britannia. Cudno. O! Tą pomadkę też zdecydowanie polecam. No po prostu jest cudna. No i przez to, że ona jest taka brzoskwiniowa, koralowo-brzoskwiniowa. I ona ma takie migotanie trochę na złoto. Ona jest przepiękna. Tą zdecydowanie polecam i w ogóle zaraz chyba sobie zrobię przegląd tych pomadek i muszę sobie nowe porzucać do kosmetyczki, żeby na bieżąco używać. O, jak już wspominałam o Lili Lolo, tak wyglądają pomadki z Lili Lolo, ale to są pomadki naturalne, mineralne, ale z tego co wiem, one chyba teraz zmieniły opakowania. Ja mam dwa kolory. Mam kolorek French Flirt, który jest taką czerwienią, mam jeszcze taki kolor bardziej fuksjowy. Drugi, ale nie wiem gdzie jest. Z Golden Rose, jak już tak robię ten filmik, to też zdecydowanie polecam. Ja ogólnie mam 5 pomadek, pokazywałam to Bordeaux. Pięknie napigmentowane, czyli tutaj 20. Obok jest ten różowy 02. Mam jeszcze dwie takie różowo intensywne pomadki 0411. Taka jest 04. Piękny taki soczysty różowy. I tutaj taka bardziej, takie trochę w klimatach tego Essence i trochę w klimatach tego Asti One Victoria. I widać, są te kolory są zbliżone. Tylko widać, że wykończenia są inne tak naprawdę. No najbardziej takim suchym chyba będzie Golden Rose, w sensie takim szlachetnie matowym. Natomiast najbardziej nawilżającym jest właśnie ta z tych fioletowych. Jeszcze jeden kolor chyba mam. Taką śliwkową. Śliwkową mam jeszcze z tej serii. Cudna śliwka, zdecydowanie polecam. Ale odnośnie śliwkowych pomadek, takich jagodowych, też będzie osobny filmik serii pomadkowej. Tak. Bo o bordzie to powiedziałam w filmiku o bordzie, ale będzie o takich typowo jagodowych pomadkach, bo mam, czyli takich fioletowych, jagodowych, trochę burgundowych i śliwkowych. To jest bardziej, tak powiedziałabym, jak się patrzy na całą tą moją dłoń, jest dużo fuksjo, malino, róży, jest trochę takich właśnie, trochę w odcieniu fioletu też wpadających, są ciepłe pomarańcze. Tak. Tak to się prezentuje. Dajcie znać, czy może właśnie jakieś jeszcze macie, nie wiem, pomadki, które takie są właśnie niedrogie, a które zdecydowanie polecacie. Zdecydowanie też zachęcam do pisania swoich odpowiedzi w komentarzu. Kilka osób, które nagrywają filmiki, też dają mi znać, że może nagrają takie filmiki. Tak, bardzo jestem ciekawa, może polecacie jeszcze jakąś konkretną pomadkę, konkretny kolor z tej serii, bo jest świetna dla mnie. W ogóle z serii Golden Rose to muszę sobie chyba zakupić jeszcze 13, bo tak mi się upatrzyła, że chyba sobie właśnie zakupię. Tak, o, a może, bo osobiście nie znam tak naprawdę na żywo tej Intense Crush Lili Lolo, może ktoś tą pomadkę zna i może mi oświecić, czy to naprawdę jest taki kolor bardzo w stronę pomarańczowe, brzoskwiniowe, taki różo-pomarańcz, taki dosyć łagodny, pastelowy. Bo tak naprawdę jak widziałam dużo różnych swatchy, to widzę, że te swatchy się bardzo różnią od siebie. I w przypadku tych pomadek z Lilo, ja pamiętam wtedy jak kupowałam te dwie, to miałam ogromny dylemat, ponieważ swatche na stronie były inne, swatche w internecie kompletnie inne. Jak rozmawiałam z panią z tego stoiska przez telefon, to też zupełnie inne wrażenia mi podawała, więc tak naprawdę no, trochę był dylemat. I no, ta pomadka nie jest bardzo tania, więc też po prostu nie chcę jakoś zakupić i zakupić tak naprawdę, ale się duszę, zakupić na darmo. A propos, jeżeli kogoś interesuje jeszcze właśnie, tak jak mówię, pomadki, to będę robiła filmik o pomadkach, tak jak mówiłam, jagodowy. Ogólnie o pomadkach moich ulubionych na jesień, czyli takich trochę czerwono, bordowe klimaty. Tak. I może zrobię swatche mojego holu pomadkowego, bo chociaż wiadomo, jestem na odwyku pomadkowym, ale były takie fajne ceny na niektóre pomadki w Glamour, zdecydowałam się bodajże chyba 3 zamówić, więc jak je odbiorę, to też pewnie zeswatchuję. Może jest tak, chociaż wiem jak telefon mój przekłamuje. Mam nadzieję po prostu, że jakoś w miarę to wszystko widać, pomimo tego, że nagrywam telefonem. I że komuś się to wszystko przyda, że ktoś sobie może jakąś pomadkę upatrzy. Tak jak powiedziałam, staram się przeważnie, jak robię jakiś makijaż z jakąś pomadką. Ja w ogóle mam manię robienia zdjęć, więc tak naprawdę jak już jakieś pozbieram sobie dużo różnych zdjęć z różnymi pomadkami, to może też właśnie zrobię taki filmik po prostu jako pokaz z tych slajdów zdjęć. Więc tam będzie po prostu można zobaczyć dokładnie, jak wyglądają te kolory. No bo nie czuję się na siłach, żeby po prostu malować, zmywać, bo biorąc pod uwagę to, jak dbam o usta i rzeczy, staram się ich nie męczyć, to po prostu mam wrażenie, że po takich takich właśnie zadaniach były po prostu strasznie przemęczone i odreagowywałyby to bardzo długo.
O, jeszcze a propos pomadek, zrobię też filmik o moich ulubionych produktach do pielęgnacji ust. Bo szczerze mówiąc, ja jak widzę jakiś produkt do pielęgnacji ust, to tak samo po prostu oczy mi się świecą jak do produktów kolorowych do ust. Dziękuję za uwagę.